nowe Pokémony, czyli chodzi o nową grę o pseudo-Pokemona. Ogólnie nazywa się ona Palwar i polega na podobie gry Arka, ale połączonego z różnymi zwierzakami, które chodzą i ludzie je nazywają Pokemonami, jednak one nie są do końca nimi, ponieważ twórcy gry nie wykupili praw autorskich i stworzyli własne Pokemony. Możecie w tej grze nawet robić bronię i to również ludzie zaczęli memować. Na tych Pokemonach możecie jeździć, latać, bądź chodzić obok nich, a nawet zatrudniać je do tego, aby robiły bronię. Gra w pierwszy dzień premiery osiągnęła około 1 000 000 graczy, co znaczy, że zrobił się wielki na nią hype i ludzie ją bardzo polubili, choć że kosztuje ona 138 zł, co jest dużą ilością i twórcy zarobili kupę kasy. W moim sercu i tak Pokémon Go!